Zapisywanie wzorów na kartce i stworzenie sobie takiej kartki ze wzorami potrzebnymi do akurat zagadnienia, nad którym pracujesz, jest bardzo ważne, tak, zgoda. Ale można tutaj łatwo popełnić taki błąd zapisywania na tej kartce wzorów zupełnie niepotrzebnych. Ja widziałem czasami kartki ze wzorami uczniów, które to były 4 A4 zapisane maczkiem. Z tego mnóstwo wzorów było zdublowanych i 90% było zupełnie niepotrzebnych. Trzeba się oprzeć takiej pokusie wzięcia zeszytu z wykładu i przepisywania wszystkiego, co się tylko da na tą kartkę. Dlatego, że matematyka to jest sztuka koncentracji. Trzeba się skoncentrować na tym jednym właściwym, który w danej chwili jest potrzebny w fragmencie zadania. A jak tu się skoncentrować, jak masz 2 strony A4 zapisane wzorami? No i drugi powód do tego jest taki też, że stworzenie sobie takiej kartki ze wzorami, gdzie jest mnóstwo wzorów, niektórzy teraz wykładowcy pozwalają w ogóle mieć wzory na egzaminie, na kolokwium. No i jeżeli masz coś takiego, to ci daje takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Zapisałeś 2 strony A4 wzorami i wydaje ci się, że no coś tam umiesz, że może jakoś tam się wybronisz się może jakoś na tym kolokwium, na egzaminie. No niestety jest to zupełna złuda. Nic nie umiesz, dopóki nie zrobiłeś zadania domowego, nie poświęciłeś własnej ciężkiej pracy i potu w domu. Dopóki tego nie masz, żadne wzory cię nie uratują.